Siemano. Ludzie, którzy będą się na panu później wzorować, panie Adrianie, mogą by... Chyba wam tego filmiku nie muszę przedstawiać. Czujesz, kurwa, układ? Cześć wszystkim, witam. Ja dzisiaj w dość nietypowym materiale chciałbym się odnieść do dwóch youtuberów lub też do dwóch materiałów, które nie pojawiły się niedawno na YouTubie. Mówię tu o kanale Adrian Tracker Packer oraz o kanale Wojtyła Transport. Kurwa, zaczyna się w dupę jeban. Parę dni temu Adrian Packer wstawił swój wielki filmik o swoich wielkich osiągnięciach na temat firmy, o jego wyliczeniach, o jego założeniach firmy, ile on będzie zarabiał, dlaczego będzie tyle zarabiał, po co, dlaczego, jak i w ogóle. To jest pierwsza kwestia. W drugiej kwestii chciałbym się odnieść do filmiku Wojtyły, Karola Wojtyły, w którym bardzo szybko i bardzo konkretnie sprostował Adriana wyliczenia. Mój materiał jest tutaj po to, tylko i wyłącznie, żeby jak największa grupa, albo jak największa ilość odbiorców zobaczyła ten materiał, mój oraz Karola. Prawdopodobnie wszyscy, którzy mnie oglądają, również oglądają Karola. Ale to jest prawdopodobnie. Może jest garstka osób, nie wiem, z 15 widzów, 20, 30, no bo mam już prawie 300 subskrybentów, więc naprawdę dziękuję wam wszystkim za to. Naprawdę jest to dla mnie osiągnięcie ogromne. Ale wracając. Nagrywam ten materiał tylko i wyłącznie po to, żeby szerzyć wiedzę na temat założenia firmy transportowej, na temat kosztów firmy transportowej i z czym to się w ogóle wiąże. Ponieważ Adrian Tracker Packer jest znanym youtuberem, no i od jakiegoś czasu widać na jego kanale YouTube oraz na jego socialach, że założył firmę, kupił sobie ciężarówki marki Mercedes, nie wiem dokładnie w jakiej ilości, czy to jest jedna, dwie, trzy, ale ja jestem w transporcie jako przewoźnik, kierowca oraz moja narzeczona jako moja szefowa już równy rok. W transporcie jeżdżę równe 7 lat. Jestem kierowcą zawodowym. Mówię tu o ciężarówkach. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje doświadczenie roczne, jestem już teraz w stanie powiedzieć, że to, co mówi Adrian na temat kosztów zarabiania, na temat kosztów, które generuje firma, są kompletnie, jakby to wam powiedzieć, wyszczelone z kosmosu. Ich nie ma. To, co on, ten człowiek, mówi, to jest po prostu coś nierealnego. Ponieważ na koszty prowadzenia firmy transportowej składają się miliony czynników. No nie, oczywiście nie miliony, ale dziesiątki czynników. Takie jak paliwo, księgowość, podatki, VAT. Trzeba płacić VAT, tak. Wyobraźcie sobie, że trzeba płacić VAT. Licencja. Licencja jest na 5 lat, więc generalnie tak naprawdę jest tylko jednorazowy wkład, wpłata na taki, na taką licencję, ale to jest też oczywiście koszt firmy. Opony, hamulce, klocki. To są takie najbardziej popularne rzeczy. Aczkolwiek widziałem, że on kupuje auto nowe, więc takich problemów raczej nie będzie miał. Jakiś tam typu jakieś czujniki, klocki właśnie hamulcowe, wymiana olei, jakiś tam poduszek, elementów zawieszenia, raczej tego nie będzie miał. Ale przy nowych autach są też takie koszty jak pakiety serwisowe. Żeby te auto wyserwisować, płacisz jakiś abonament. Przykładowo, daję kompletny przykład, 2000 zł albo 3000 zł netto miesięcznie i w takim pakiecie ma się serwis, wymiana klocków hamulcowych, różne pakiety, są różne elementy.
to mamy 3000 netto. Do tego dochodzą wyposażenie takiego samochodu w pasy, narożniki, różnego rodzaju elementy zabezpieczające towar, ubezpieczenie samochodu. To są wszystko koszty, które ponosi przedsiębiorca jako przewoźnik i on to musi wszystko zapłacić. Wkład własny we firmę. To są koszty, które naprawdę jako świeża firma, my jako świeża firma dostaliśmy, tak jak wam mówiłem w poprzednim materiale, 13%, oczywiście musieliśmy zapłacić 13% kwoty brutto, nie netto, a później ten VAT się odzyskuje przy rozliczeniach, ale fizycznie trzeba mieć brutto do zapłacenia. To są też ogromne koszty. Dlatego nie dajcie się, to będzie bardzo krótki film, nie dajcie się nakręcić albo namówić, może nie namówić, bo tutaj Aden raczej nikogo nie namawia, ale nie dajcie się zwieść jego informacją, że ten transport to jest super rzecz, jest milion pieniędzy i jest w ogóle super. Teraz są bardzo ciężkie czasy w transporcie. Ja to zauważyłem od jakiegoś, no powiedzmy, że przełomu września, październik, listopad, a ma być coraz gorzej. Oczywiście to są tam jakieś prognozy i informacje. Mam dokładnie swoje teraz zestawienie i dokładną cenę, jaką ja mam na paliwo, jest 7,51 brutto. 7,51 brutto, tak? Więc 7,51 brutto, czyli 49 groszy dokładnie mam taniej niż Adrian ma paliwo na swojej hurtowni, gdzie musi postawić jakiś pojemnik na jakiejś działce. W ogóle masakra. To, co ten człowiek gada, to jest po prostu jedna wielka porażka. Naprawdę zastanówcie się wszyscy, jeżeli chodzi o wiedzę, ponieważ Karol ma większą wiedzę ode mnie, jeżeli chodzi o transport i o przewoźnictwo oraz o koszty. Może większej wiedzy nie ma na temat kosztów, bo koszty w każdej firmie są takie same, tak? Tylko im więcej samochodów, tym więcej jest kosztów, oczywiste. Ale na pewno wam to przedstawi rzetelniej, ponieważ on już prowadzi 3 lata firmę, no i wie na przestrzeni 3 lat, jakie są sinusoidy zarobkowe. Polecam jego kanał, obejrzcie sobie i zastanówcie się 14 razy, albo nie, 15 razy się zastanówcie, czy chcecie wejść w transport. Ponieważ da się z tego wyżyć, są z tego pieniądze, ale nie ma z tego tyle pieniędzy, co mówi Adrian Tracker Packer. Dlatego muszę się odnieść do tego jego filmu. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań na temat założenia firmy transportowej. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, to nie będę gadał kocopołów, jak to pan Adrian, tylko na pewno odeślę do osób, które się na tym znają lepiej ode mnie, na przykład do Karola, tak? Dziękuję tobie, Karol, jeżeli ten film oglądasz, za jakby zmotywowanie albo za rozpoczęcie tego typu filmów, żeby ludzi nie wprowadzać w błąd, bo jest dużo błędnych informacji na temat zakładania firmy. Wiecie, prawdopodobnie jest tak, że on ma jakieś tam umowy marketingowe podpisywane, ma z tego jakiś hajs, on na tym zarobi, ale inni na tym mogą stracić. Dlatego jeszcze raz zastanówcie się. Na razie, trzymajcie się i do zobaczyska. Elo 520!